Kochani, od ponad 10 lat piję zielone soki prawie codziennie i polecam je każdemu, kto chce zacząć się zdrowo odżywiać i zwiększyć ilość zielonych liści i warzyw w swojej diecie. W najlepszej, przyswajalnej formie, ponieważ pijąc taką szklankę zielonego soku przyswajamy sobie 4 razy więcej substancji odżywczych niż gdybyśmy jedli te warzywa na surowo. Pokażę Wam zaraz przepis na mój ulubiony, codzienny, zielony sok, który nazywam sokiem długowieczności, który zawiera niewielkie ilości cukru i jest dobry również dla osób zaadaptowanych do keto. A później zaprezentuję Wam wyciskarkę Kuvings Evo 820, którą dostałam jakieś 3 miesiące temu i w której się od razu zakochałam. Po prawie 10 latach używania innej wyciskarki jestem zachwycona tą, jej jakością, solidnością wykonania i dopracowaniem szczegółów, o których zaraz Wam opowiem. Ale najpierw pokażę Wam mój ulubiony sok, a później pokażę wyciskarkę, omówię ją szczegółowo i podzielę się z Wami kodem rabatowym. Do zrobienia takiego zielonego, odżywczego, wzmacniającego soku będziemy potrzebować przede wszystkim zielone liście, dużo zielonych liści. Ja bazuję przede wszystkim na liściach selera naciowego i jarmużu, ale teraz jest sezon, w ogródku mam mnóstwo zielonych liści i dodaję bardzo często również liście kapuściane, czyli collard greens w Stanach się nazywają, i Swiss chard, czyli liście buraczane. Natomiast bazą jest zawsze jarmuż i seler naciowy. Do tych zielonych liści dodaję cytrynę, ogórki zielone, w zależności od ilości, jeden albo więcej, kawałek imbiru w plasterkach i do przełamania gorzkiego smaku, bo smak liści jest, jeżeli mamy same te liście, tylko z dodatkiem cytryny, ten sok będzie bardzo gorzki. Żeby troszeczkę przełamać ten smak, dodaję kwaśne jabłko. Dla moich dzieci dodaję zawsze kilka truskawek i kawałek pomarańczy. U nas każdy ma inny skład tego soku trochę i inne proporcje, ale nie ma w ogóle żadnego problemu, robię po kolei dla każdego według jego preferencji. I to jest sok, który codziennie rano piję i naprawdę uwielbiam i serdecznie Wam polecam, wypróbujcie. Nie z każdej wyciskarki sok smakuje tak samo. Ja jestem zachwycona tym smakiem i konsystencją soku zrobionego w Kuvings. Jest to wyciskarka wolnoobrotowa, ślimakowa, ma 50 obrotów na minutę, miażdży i napowietrza warzywa i owoce, dzięki czemu ten sok jest gładki, jest duży i świeży, może być przechowywany nawet do 72 godzin i dużo wolniej się utlenia. Ja najczęściej robię soki w dużej ilości tych soków na 2 dni, czyli pijemy od razu na świeżo, po zrobieniu wkładam do lodówki i pijemy następnego dnia rano, czyli moje soki stoją 24 godziny. I są bardzo smaczne, ja nie widzę różnicy w smaku między tym pierwszym a drugim dniem. Na dłużej nie robię, ale może jeżeli ktoś nie ma czasu, warto jest zrobić nawet z wyprzedzeniem na 2 dni takie soki, niż nie pić ich w ogóle. Jest to wyciskarka pionowa, zajmuje niewiele miejsca w kuchni i wygląda bardzo elegancko. Są różne kolory, ja mam grafitowy i uważam, że fantastycznie pasuje tutaj w mojej kuchni. Kuvings ma kilka bajerów, to są te szczegóły, o których Wam mówiłam, które bardzo ułatwiają jego użytkowanie i od razu mnie zachwyciły. Jednym z nich jest duży otwór 82 mm, który umożliwia nam wrzucanie dużych kawałków owoców i warzyw, między innymi całe jabłka, pomarańcze, mniej więcej takiej wielkości, nieduże, ale wchodzą bez problemu w całości. Musimy pozbyć się tylko ogonka i wrzucamy całe jabłko. Kolejną rzeczą jest tutaj ta klapka, którą możemy otworzyć, zamknąć. Gdy wrzucamy większe kawałki, wrzucamy. Natomiast gdy mamy mniejsze, chudsze zieleninę, możemy ją zamknąć. I ona chroni nasze palce, dzięki czemu jest również bezpieczna i możemy uczyć dzieci robienia soków już od najmłodszych lat. Kolejny genialny, moim zdaniem, wydawałoby się drobny szczegół, to korek, nie kapek, który możemy sobie tutaj zamknąć. Robimy sok, jeżeli robimy z różnych składników, ten sok nam się fantastycznie tutaj wymiesza, mamy pojemność do 400 ml i później, gdy przelejemy sok, wlejemy do pojemnika i chcemy przelać dalej do szklanek, zamykamy sobie korek
i przelewamy. Ja w mojej poprzedniej wyciskarce musiałam zawsze podstawiać szklankę, co było naprawdę dużym utrudnieniem. Taki mały szczegół, a naprawdę tak ułatwia pracę. Mycie tej wyciskarki nie stanowi w ogóle żadnego problemu. Jeżeli chcemy, jeszcze planujemy robić soki danego dnia, nie musimy jej od razu rozkręcać i myć w całości. Zatykamy korek, wlewamy wodę i przez chwilę próbujemy ją przepłukać. Wypuszczamy tę wodę, ja to robię kilka razy, dopóki nie zacznie lecieć w miarę czysta woda, zostawiamy ją i możemy robić później kolejny sok. Natomiast gdy chcemy ją już umyć danego dnia, są poza pojemnikami oczywiście na sok i na pulpę. Są tylko trzy główne części tutaj do umycia. Następnie mamy sitko, myjemy sitko i do tego sitka, sitko to też jest, kto wie, kto ma wyciskarkę, wie, że z sitkiem też jest najczęściej, najwięcej właśnie pracy, żeby umyć sitko. I wkładamy sitko, kręcimy nim i pięknie nam się myje. Dostajemy też takie dwie szczoteczki, które są również bardzo przydatne, bo one nam pomagają jeszcze wszystko wyczyścić. To jest do takich mniejszych otworów, tutaj na przykład do tego wylewu, nie wiem. A to ta druga część szczotki, ja to zawsze używam do wyczyszczenia tutaj po pulpie, do tego wyjścia. Jest też taki przepychacz, jeżeli byłby potrzebny. Ja najczęściej tego nie używam, ale jest. I mamy jeszcze w zestawie, poza tym sitkiem do soków i do mlek roślinnych, o których Wam zaraz powiem i Wam pokażę, jak zrobić takie mleko roślinne, mamy również takie sitko do mrożonych deserów i do sorbetów. I to jest fantastyczna też nakładka. I mamy również sitko do koktajli. Jeżeli chcemy zrobić takie miękkie koktajle, na przykład z awokado, z bananem, to mamy też takie sitko w zestawie. Jest też jedno sitko do robienia przecierów, na przykład z pomidorów, z malin, takich pestkowych, ale je trzeba już będzie dokupić osobno, jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę. I można również dokupić osobno taką misę do robienia soków z grejpfruta i z pomarańczy. Oczywiście sok z grejpfruta i z pomarańczy możemy zrobić w tym normalnym naszym zestawie do robienia soków. Natomiast jeżeli chcemy nie w całości wrzucać, tylko w skórkach, znaczy przepołowione na pół, tak, czyli tradycyjnie, i no i mieć mniej przy okazji do mycia, bardzo prosto to nakładamy i robimy sobie soki z grejpfrutów i pomarańczy. Ja to też bardzo lubię. Tak więc poza sokami w Qwings Evo 820 możemy robić również koktajle, sorbety, mrożone, desery i jakieś przeciery. Ja często przed zrobieniem soku wlewam w namoczone wcześniej na noc migdały albo inne orzechy i robię sobie mleko roślinne. Wszystkie mleka roślinne możemy zrobić, musimy namoczyć najpierw składniki, przepłukać na przykład w przypadku orzechów je później w świeżej wodzie i razem z wodą wkładamy partiami do wlewu i mamy wspaniałe, pyszne, świeże i naprawdę super wyciśnięte mleko roślinne. Ja najczęściej robię mleko kokosowe, ponieważ nie muszę moczyć całą noc. Jeżeli zaplanuję sobie orzechowe, to super, a jeżeli nie mam czasu w ostatniej chwili, zalewam wiórki kokosowe i je razem z wodą wlewam do wyciskarki. Wiórki wychodzą później suchutkie, bardzo fajne. Możemy je wykorzystać do robienia ciastek albo do robienia jakichś batonów zdrowych. Naprawdę serdecznie polecam robienie mlek również w Qwingsie. Żeby zrobić sorbet, potrzebujemy zamrożone owoce, które wyjmujemy wcześniej, przynajmniej 15 minut wcześniej, 15 do 30, żeby one już troszeczkę poleżały i dopiero wtedy przepuszczamy je przez wyciskarkę i mamy fantastyczny, zdrowy, orzeźwiający deser, cudowny na upalne dni. Mam jeszcze jedną uwagę, radę dla Was, jeżeli chodzi o zielone soki. Jak robimy soki, w których jest dużo zieleniny, przede wszystkim włóknistej, z dużą ilością błonnika, na przykład liście selera naciowego, jarmużu, dobrze jest je, w ogóle wszystkie zielone liście jest dobrze najpierw namoczyć 10, 15, 20 minut w zimnej wodzie, a następnie kroimy je, te, które mają właśnie długie włókna, kroimy je w takie kawałki do 2 centymetrów. Wtedy najsprawniejsze
najsprawniej też najwięcej z tego wyniesiemy i najsprawniej będzie ta wyciskarka pracować. O ile nie poleca się w ogóle krojenie owoców i wrzucanie, najlepiej jest wrzucać właśnie w całości, tak jak jabłka, albo w takich dosyć dużych kawałkach. Oczywiście poza pestkami, brzoskwini, moreli, takich pestek się pozbywamy. Natomiast gruszki, jabłka, pomarańcze, też bez skórek oczywiście, wrzucamy w dużych kawałkach. O tyle liście, tam gdzie jest właśnie błonnik i są te włókna, dobrze jest pociąć na małe kawałki, pokroić. I co jest jeszcze ważne, gdy robimy sok, przeplatamy je, wrzucamy garść, ja wrzucam garść albo dwie zielonych liści, a później obraną cytrynę. Później znowu garść, dwie liści i na przykład połowę ogórka zielonego. Później znowu liście i tak na zmianę, soczyste i te twarde, włókniste. Tak uzyskamy naprawdę fantastyczny sok i ważne jest, żeby wrzucać powoli i partiami. Nie wrzucamy wszystkiego na raz, liście, cytrynę, liście i tak sobie robimy, tylko wrzucamy garść, dwie liści, czekamy, aż się to przetrawi, dorzucamy cytrynkę, chwilę czekamy, znowu liście, czekamy, wrzucamy to partiami, wtedy naprawdę fantastycznie, sprawnie to wszystko wychodzi. Na wyciskarkę Cubings Evo 820 jest 10 lat gwarancji, więc to już świadczy moim zdaniem o solidności jej wykonania. To, co mnie absolutnie tutaj zaskoczyło, to jest, jak cicho pracuje. W porównaniu przynajmniej ze sprzętem, który ja wcześniej miałam, zobaczcie, ja nie będę nic ściszać. Chociaż przez mikrofon może to być jakieś głośniejsze, ale naprawdę dzieci mogą spać, a ja mogę robić sok. Mi sprawia ogromną przyjemność robienie soków przy tej wyciskarce. Mogę się zrelaksować, odprężyć. Nie jest głośna naprawdę. Wyciskarka Cubings jest absolutnie warta swojej ceny. Jeżeli mielibyście ochotę ją zakupić, to dostaniecie 10% zniżki z kodem rabatowym Kierunek Zdrowie. Podlinkuję Wam wszystko w opisie filmu. Niezależnie od tego, jaką macie wyciskarkę, warto jest robić i pić zielone soki codziennie. Oczywiście, czym lepsza jakość, czym lepszy sprzęt, tym te soki będą lepsze i bardziej wartościowe. Natomiast każdy sok jest moim zdaniem warty tego, żeby pić codziennie. Poza sokami oczywiście, które mają tony cukru, natomiast zielone soki są fantastyczne na co dzień, służą naszemu zdrowiu i przede wszystkim fantastycznemu samopoczuciu. Czego Wam serdecznie życzę, piję dzisiaj za Wasze zdrowie. Podzielcie się swoimi ulubionymi przepisami, składem zielonych soków z nami w komentarzach. Ściskam Was serdecznie, kochani, na zdrowie, trzymajcie się ciepło, dzięki za oglądanie, pa!